każdy z nas ma jakieś marzenia. Celem chyba każdego z nas jest te marzenia realizować. Ja staram się je realizować za wszelką cenę. Naprawdę. I zdarza mi się płacić za to najwyższą cenę. Halloweenowy koszmar dopiero miał się zacząć. A więc to jutro. Mecz o Mistrzostwo Bałtyckiej Ligi Baseballu. Nie sądziłem, że dożyję tego dnia. Stres? Jest, normalka. Ale nie z takimi rzeczami dawałem sobie radę. Najpierw codzienna rutyna. Kąpiel. Zęby. Śniadanie. I kawa. Teoretycznie nie powinno się trenować dzień przed meczem, ale nie mogę się doczekać. Szybka zmiana ubrania na strój sportowy. Idealnie. Piłka, rękawica, czapka. Starczy. Rozgrzewka już była, w końcu parę kroków na ogród zrobiłem. Najpierw podstawy. Proste łapanie. Co jest? Jeszcze raz. Mijały godziny, a formy nie ma. Może za bardzo się stresuję. W takich sytuacjach najlepiej zrobić sobie przerwę i zająć się czymś, co sprawia przyjemność. W moim przypadku jest to pieprzenie do kamery. Cześć, z tej strony Kamil z Baseball i inne historie, a dziś o najgorszych sędziach. Zapraszam. Dobra, Fajrant, wracamy do treningu. Niestety, stało się to, czego się obawiałem. Jak nie umiałem grać, tak i dalej nie umiem. Nie umiem też przegrywać. Na szczęście wychowałem się w latach 90. i wiem, jak kiedyś wygrywało się mecze. Kluczem jest sędzia. Kiedyś za dzieciaka krążyła straszna legenda, że można za pomocą kilku słów wywołać takiego sędziego, który pomoże. To jest trochę takie wywoływanie duchów. Kompletna bzdura, no ale nie mam wyboru. Kilka rekwizytów i jak leciało to zaklęcie? Dwa home runy, triple też, niech nam sędzia przekręci mecz. Straszne. Według tej legendy sędzia ma przyjść do domu, wziąć parę groszy i tyle. Idealnie by było, żeby był to na przykład Angel Hernandez. Nikt go nie posądzi o oszustwo, bo ludzie przyzwyczaili się, że jest on po prostu ślepy. Rany, niech to będzie Angel. Dobra, ktokolwiek by to nie był, trzeba przygotować wypłatę. Może troszkę za dużo. Tak będzie dobrze. Dziwne, nie pamiętam, żeby ta czapka tu leżała. A, nie szkodzi, bałagan to moje drugie imię, w sumie trzecie. Ale żeby aż tak? Cardinals, świetny prezent. Od tego zegarka na poważnie zaczęła się moja przygoda z baseballem. Dzwonek. To może być mój Hernandez. Guzik, a w sumie kartka. 610-21. Brzmi jak jakiś kod. A jeżeli to cena, jaką żąda sędzia? Jeżeli tak, to jestem w dupie. Godziny mijają, a sędziego nie ma. Trudno, będzie co będzie. Czas spać. Co to? Jasna cholera, byłem pewien, że wyłączyłem komputer. Zaraz. Dodgers? Cardinals? Szlak. Nie, to nie może być przypadek. Dodgers, Cardinals, a ten kod to data. O nie. Największa atencja już wśród sędziów. Samozwańcza gwiazda? Gość, który najbardziej ze wszystkich lubi wywalać zawodników za nic. Wyrzuca ich i znikają. Po prostu nie ma ich na boisku. I nie mogą grać. Nie, to nie może być. Joe West. O jasna cholera. Śniło mi się, że Joe West wywalił mnie z boiska. Jezu, co za horror. Już nigdy nie przyjdzie mi do głowy, żeby dać sędziemu w łapę. Ale jeszcze jedno. Tak, to był sen. Całe szczęście, że nie mam szans grać o mistrzostwo. Dziękuję, panie Joe West.